Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie dalej Ranked 1v1, ale jeszcze zanim zacznę killować, to pokażę wam, jaki jest event. A jest po prostu event halloweenowy, jak widzimy są tutaj jakieś różne banery, decale, nawet ten jeden do Dominusa. Całkiem nie najgorszy. Ślady z potopon i inne syfy. Ale chyba co najważniejsze, ostatnio trochę gorący temat, mamy też... O nie, fajne malowanie tutaj, to mi się nawet podoba. Aż je odbiorę i może zaraz zamontuję. Ale wracając, mamy do odblokowania skrzynki. Nie no, w sumie fajnie to malowanie wygląda, serio sobie z nim zagram, tylko z zombami na obu. I otwórzmy sobie jedną taką skrzynkę jako taką małą zapowiedź, jak nam dzisiaj będzie szło. Zobaczymy, co tutaj trafimy. Fioletowy, czyli very rare. Czy coś będzie dobrego? SLK pomarańczowe? No tak średnio bym powiedział. Nie jest na tyle źle, żeby od razu kończyć odcinek, ale możemy spróbować coś wygrać. Może akurat na dwoinki nam siądzie. No i okej, naszym pierwszym przeciwnikiem jest Savinio, czyli chyba tak się nazywa jakiś ziomek, co gra w Manchester City. Ale kolejna ciekawostka z dupy. Ogólnie też, o, jak już jesteśmy przy takich informacjach, to w sumie od ostatniego odcinka, czyli już 2 tygodnie nie grałem tych jedynek, więc może być różnie. W międzyczasie grałem, nie wiem czy wszyscy wiecie, turniej streamerów, który nawet jakoś nam tam poszedł. Jeżeli chcecie, żebym rzucił jakąś tutaj relację z niego, jakiejś wody chociażby. Dobra, skupmy się, bo jest open. Dobra, ziomek jest chyba zdenerwowany, ale to nic. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakąś mikro relację, czy tam po prostu... powtórkę z tego turnieju, co zagrałem, właśnie turniej streamerów. Czy też was to nie interesuje? Dobra, zróbmy bruzówkę, jako że na bruzie też, co? Że na turnieju też grał bruz, to zróbmy bruzówkę z pozdrowieniami. A no i standardowo możecie zostawić dla zasięgów jakąś łapkę lub komentarz, oczywiście zawsze mile widziane. A ja tutaj już kończę gadać głupoty, zróbmy jakieś 50. Nie było najlepsze, ale też nie jest najgorsze. Wybiję trochę piłkę do boku. Fajnie by było go zdemować, jednak się nie uda, ale na szczęście setka jest nasza. Tutaj nie wiem w sumie co się dzieje. Pojedźmy sobie, kliknijmy do boku. Zdemowany przeciwnik i zdenerwowany też przede wszystkim. Ja go przebiję, bo nie mam i tak boosta. I mamy 3-0, dobry początek meczu. Dobra, standardowo fake na kickoffie. Nie podał nam piłki, tak bezpośrednio przynajmniej. Ma mało przyspieszenia, to zobaczmy co on odwali, bo wygląda jakby miał coś odwalić. Ten bans będzie nieprzyjemny, się lepiej szybko cofnę. Zwieźmy sobie setę z mida, bo akurat powinienem zdążyć. Jakieś wybicie. Tutaj jest setę z respi. Zrespiło, idealnie. I z fejkiem. Z flikiem 4-0, dobra. Ładnie go ciśniemy, on jest naprawdę, nie wiem co, jakiś na maksa zmedowany. Ale jakbym tak dostawał w dupę, to może też bym był niezadowolony. Może na przykład ziomek przegrywa 5. mecz z kolei. Ale to L2P, tyle mam do powiedzenia, nie? Nie będę mu tego pisał, może, bo dzisiaj jesteśmy mili. I... dobra. Może też przez takie strzelanie openów nie będę pisał L2P. Kurde, zaraz jeszcze... Dobra, z takimi flikami to sobie możesz... Nie wiem co, ale na pewno nie wygrać mecz na potężnego Dominusa. Trochę się walnąłem w ścianę, ale to nic. Zbitowanie piłki, tam zrespi mu setę, no, dokładnie. Zobaczmy, co on kombinuje. Jakaś próba, nie wiem czego, wylania się. Jakieś takie zagranie powolne, 50. I bomba. Doleci do piłki, nie doleci do piłki. Mamy 5-0, więc na razie perfekcyjny meczek w zasadzie. Przeciwnik cały czas próbuje coś tam pisać, ale no nie ma co się na to w ogóle zwracać uwagi, chociaż cały czas na to zwracam uwagę. Ale powiedzmy, że jakoś chilluję. Bumpnięty. Zróbmy jakieś low 50 po prostu. 6-0, niszczymy go, to jest jakiś taki totalny nob. Dziwię się, że w sumie FF-a nie daje. Jakbym był takim nobem, to już bym dał FF-a. Nie no, żartujesz tutaj trochę. Trasz tak wjeżdża, ale co tam. Zróbmy 50. Dałem się przebić górą. Ale chyba się zdążymy cofnąć. Najgorszy touch na świecie zrobiłem. Dobra, widziałem teraz jeden jeszcze gorszy. Więc nie jest tak źle. Jak widzimy, ten very rare ze skrzynki chyba nie był złą rzeczą. No, gierka idzie całkiem nieźle. Jak na to, co trafiliśmy. 7-0. Ja no, jesteśmy nie do pokonania tym Dominusem. Ewidentnie forma mutant. Nie jestem w stanie się tak zagrozić. Dobra, strzelaj sobie triple reseta, czy tam jakieś inne gówno. A ja ci strzelę kolejną bramkę. Tak o. Dobra, i na Brazylię. Na Brazylię musiałem jedną oddać. Tylko po to, żeby teraz mu móc napisać Brazil. Dobra, trochę toksycznie. Natomiast, no, ziomek ma brazylijski nickname, sam się prosi.
7-1. Mógł nie strzelać, mógł FF-a dać. Co ja tam mogę powiedzieć? 8-1, już się szykuje na Barcelonę. Rzemek ma nawet w niku 1-7. W sumie z jego perspektywy to wszystko się zgadza, nie? W sensie 1-7 już jest wyższy wynik, ale... Wiadomo, o co chodzi. Przez chwilę był 1-7, trochę... Nie wiem w sumie, czy wam nie wytnę tego meczu do końca, bo zrobiło się trochę nudno. Ja w ogóle zdałem sobie sprawę, że on ma nickname Savinio, a ja mam Edinio, więc też tak bratersko tutaj się pojedynkujemy. Strzelmy mu double reseta jeszcze na zakończenie. No dobra, jak już zacząłem lecieć na double reseta, to wyszedł. Ale mamy pierwszy meczek, dobry. Dobra, pozdrowienie dla Savinio. Lecimy do drugiego spotkania. Nie wiem, czy to jest ten sam ziomek. Mignął mi jego nickname. Tak, to jest ten sam przeciwnik, tylko zmienił nickname. Okej. Więc ciekawa zmiana. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie no, mignęła mi na stówę. Wam to pokażę na slow-mo. W każdym razie powinien być kolejny free meczek. Zróbmy tutaj dobre 50. Zrespiło setę, ale niestety jemu, a nie nam. I się trzeba tutaj ciężko bronić. Dobra, nie takie ciężko w sumie. Weźmy tutaj boosta. No i już mamy sytuację. Tutaj jest kolejna setka, można polecieć na jakiegoś aeriala. I piękne wykończenie, 1-0, aż zamilkłem w powietrzu. Nie pamiętam, czy działo na niego tutaj fake. Chyba nie działo, więc zrobiłem teraz normalnego. Chociaż na niego to wszystko działało w zasadzie. Ale już nie bądźmy tacy tężni. Defensywa. On leci z jakąś próbą strzału. I kontratak. Dobra, mamy 2-0. Spróbujmy wygrać kickoffa. On zrobił wave dash kickoffa, co widzę, że będzie trzeba skontrować następnym razem. Pewnie na tym nie poprzestanie. Chociaż tutaj zepsuł. I nam podał piłkę po prostu. Lećmy sobie na aeriala. Nie trafiłem. Dobra, trudno. Dobra, nie zdążę strzelić, to sobie ominimy piłkę. On nie spróbuje skopać. Ale to my go skopiemy. Nie wiem, co tu się dzieje w sumie. Weźmy tak piłkę, żeby mu zabrać sobie setkę na luzie. Strzał przygryło go, nie dało rady. I jest ciężki bounce, ale dobra, na szczęście dla niego ciężki głównie. Tutaj szybkie demo. Nie wiem, czy to jest ten sam typek, tak? Dziwnie się zachowuje. Jakby... Wydaje mi się, że mi śmignął jego nickname na początku, ale jakiś taki mało toksyczny jest. Chociaż puszcza bramki tak samo jak poprzedni. Dobra, już go poznaję po tym, że zaczyna spamować ładnie. Okej. Czyli się potwierdza, że to ten sam będzie. Ale odwalił. Niestety nie wykorzystałem tego. Przynajmniej w pierwszym tempie, bo tutaj już mamy 4-0. Ale śmieszny taki odcinek. W sensie nie wiem, czy śmieszny, ale... Przynajmniej coś się w nim dzieje, że na takiego taksika śmierdzącego trafiliśmy. O kurde. Dobra. Nie ma gola. Weźmy setkę, jest git. Idealnie, nawet bym powiedział. Zrobię tutaj jakiegoś fejka. A, nie zdążę strzelić tego, bo bezpośrednio polećmy sobie na oddanie mu piłki z Afrika. Chociaż czy takie oddanie z Afrika? Wybijmy, żeby nas nie skontrował. I szybki powrót. Nie powinno być groźne to, co on robi. Chyba, że dla niego będzie to groźne, jak go skontrujemy szybko. Okej, przebity. I strzał bez popity. 5-0. Gostek cały czas próbuje coś pisać. Nie wiem. O, dobra, daliśmy się sfikować, ale to nic mu nie da, paradoksalnie. I tak obronię każdy strzał, no dobra, poza tym. Zróbmy teraz fejka. Chcę zrobić mu Brazil back to back, tak szczerze. Chciałbym dwa mecze z rzędu wygrywać 7-1 z nim. Przynajmniej przez chwilę. Okej. Piłka do defensywy. Zobaczmy. Bitnięty. To powinien być open. Nie, nie dokopię. Dobra, weźmy sobie, cofnijmy. O nie, nie będzie Brazila back to back. Jak takie coś zrobiłem, chyba że nie trafił. Dobra, trafił. Dobra, trochę go sprowokowałem na czacie. Zobaczymy, czy będzie stiltowany jeszcze tym, co napisałem. Fatty. Dobra, bronimy strzał. Easy kontratak na 6-2. Może teraz transfer do Barcelony mu walniemy. Mam wrażenie, że ziomek ma jakąś samą psychę generalnie.
że takie rzeczy w ogóle wypisuje. Ale dobra. My się tu nie ugniemy. Walimy mu siódmą zaraz. Prawdopodobnie będzie spierdzielo z meczu, jak strzelimy siódmą, to on da FF-a, żeby Brazila nie mieć, bo to byłaby już wiocha, żeby się taksikować i dostać Brazila znowu. W sensie Brazila, Barcelonę tym razem. Ale chyba nie będzie. Chociaż nie zdążył strzelić. Okej, okay, ja to save'nę. Mamy boosta. Jakiś taki strzał. Dobra, weźmy piłkę do cornera. Polećmy na ceilinga. I w sumie mamy opena. Dobra, 7 do 2 i według moich obliczeń zaraz wyjdzie. Dobra, widzę, że trwa w tym, więc chyba liczę na transfer do Barcelony z zawodnik. Nasz przepiękny. Savinho to Barca, here we go. Zaraz może być. W lidze hiszpańskiej w sumie dobrze szło Savinhowi. Nie no, co ja sobie rzeczy gadam, ale wczułem się w narrację. Weźmy tą piłkę do cornera. Przeskoczmy go. Jakieś dobre 50. Ja wezmę sobie setkę. W sumie meczek już wygrany. Ciekaw jestem, czy ziemek jeszcze coś napisze. Ale by teraz takiego... Nie, nie zdążę tego Xira! Uff, dobra, wziąłem ta piła w górę. Jest szansa na Barcelonę. I dał FF-a. Dobra, bo prawie zapomniałem zrobić wstępu. Mamy tym razem chyba innego przeciwnika już. Raczej na pewno. O kurde, ale bombę dał. W każdym razie spotkanie numer 3 ostatnie w tym filmie. Zobaczymy, czy uda się wygrać wszystkie spotkania. Trochę się rozkojarzyłem w sumie tym poprzednim przeciwnikiem, co w sumie zamiast normalnie grać, to woliło się taksykować i zasysać. No, wiadomo co, się zasysa, jak się zasysa. Nie wiem, co ja gadam. W każdym razie wygrajmy i będzie git. Mamy czas na wzięcie w usta, to sobie kopnijmy piłkę do boku. Ja tutaj kopnę szybko, żeby nie miał jak nam sprzedać demo. Nie strzeli tego? Ale zrąbał. Jak ja zrąbałem przede wszystkim tą kontrę, nie? Spróbujmy go zdemować. Okej, udało się. Chyba strzelę. Dokładnie, 1 do 1, chociaż był blisko do obronienia strzału, prawdę mówiąc nie tam celowałem, gdzie wdrożyłem. Dobra, możemy spróbować zrobić fejka, on wygląda jakby totalnie na niego nie wpadł, nie łyknął. Miał jakiś dziwny najazd w ogóle wolny, muszę to mieć na uwadze. I ma złotego fenka, nawet nie wiedziałem, że jest złoty fenek w tej gierce. Dobra, co ja gadam, że nie wiedziałem, ja mam złotego fenka, tylko takiego całkiem złotego jeszcze z malowaniem jakimś ze Star Warsów. Zobaczmy, czy on dabnie do swojej. Dobra, nie trafił do swojej, ale dał nam podanie, więc mamy 2 do 1. Spróbujmy jakiegoś mocnego kick-offa. Prawdę mówiąc, ten kick-off był jeszcze mocniejszy niż sądziłem. Tak nam podaje piłkę. Nie udało się zrobić najlepszego 50 na świecie. To było słabe, bardzo słaby bump z tego względu, że on ma boosta, ja nie. Więc miał dużo szybsze recovery z tego względu. Więc ogólnie jak nie macie boosta, to nie ma co lecieć na takiego bumpa. Ale... Może? Dobra, mamy 3 do 1. Ładnie tutaj się zrecoverowaliśmy w sumie, mając mało boosta. Dobra, przyznam, że całkiem nieźle się gra w tym odcinku. Spróbujmy jeszcze zebrać. Dobra, jak nie boosta, to tutaj chociaż. Kopnęliśmy piłkę, zbierzemy przyspieszenie. Kopnijmy piłkę. I co? W sumie to nie wiem co. Pojedźmy sobie z innym dachu. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra, weźmy piłkę do naszego kardera. Można spróbować. Dobra, nie stracimy z tego gola, a może być kontratak nawet. Bo też nie zdążę. Nie wiem, czy w sumie mogłem zdążyć. Nie próbowałem jakoś szczególnie, bo ryzykowne to było, nie potrzebuję strzelać, ale niestety tracimy bramkę, ładnie strzelił. Tutaj idealnie mu boosta zrespiło, co? No nie było dla nas najkorzystniejsze. Okej. Mocny kick-off. Dobra, wygraliśmy kick-offa, więc powinno być co najmniej sympatycznie. Jakoś taka podbitka. Słabo, ten first touch byłem, miałem bardzo słaby, przez co nie można było w sumie z tego strzelić nawet. Zostawiłem mu setę, co nie jest korzystne, ale on nie ma z tego flipa, nie? Okej, obroniłem. Tu zaraz zrespi boosta, fajnie by było, jakbym ja go zebrał. Dobra, idealnie zebrałem go. Wybijmy sobie piłkę i strzelamy na 4 do 2. On chyba myślał, że nie zebraliśmy po prostu tam przyspieszenia. Mimo, że w sumie powinien wiedzieć, że mamy boosta, bo no zwyczajnie mógł spojrzeć, czy zrespiło zaraz po nas. No tam od dawna nie było przyspieszenia, ale chyba, nie wiem. Nie, dajcie znać, czy w ogóle orientujecie się, kiedy się jakby boosty spełnią.
bo może, nie wiem, czy to jest jakby w miarę proste dla wszystkich, czy mam wrażenie, że czasami ludzie nie ogarniają, kiedy się boosty zrespią, jaki czas jest pomiędzy nimi. No nie, jakbym zrobił backflipa chyba idealnego, to bym to obronił. Okej, poprzednim razem fake nie zadziałał, więc zrobiłem go jeszcze raz, żeby jeszcze raz się upewnić, że nie zadziała. Dobra, generalnie na tego ziomka nie ma co robić tych fejków. Na szczęście nie jest w stanie po nich strzelić. Może nas przeczyta. Wróćmy tutaj jakiś fliczek. Mamy setkę, mniej więcej z git. On powinien mieć mniej boosta. I się wywaliłem na maksa. Nie przetrzymałem drifta, szczerze? Bo on miał upena, nie trafił. Ja już się pogodziłem, że tracę bramkę. Nie, zdenerwowałem się. Dobra, strzelmy gola i wygrajmy ten meczek, bo żenada jest robiona. Jest piłka na ścianie. Ja ją sobie tutaj tak lekko wezmę. Znowu wylew. Nie. Zacząłem się wylewać w tym meczu. Aj, zupełnie niepotrzebnie. Dobra, przynajmniej są bliższy meczek jakiś. Zobaczmy, czy nam strzeli bezpośrednio. Nie ma z tego... Wjechałem na słupek. Zaraz coś rozwalę. Tutaj chyba widzimy, że jednak ten traf ze skrzynki nie był na tyle dobry, żeby wygrać każde spotkanie. Nie no, człowieku. Dobra. Dobra, idealny 50. Mamy piłkę, mamy boosta, mamy demo, bo jestem nierozgarnięty. Musimy to jakoś obronić. No nie gadaj! Mecz, który był całkiem pod kontrolą, łatwiutki do wygrania, nagle jest nieprzyjemny. I musimy to comebacknąć. Spróbujmy chociaż. Dobra, 50 słabe. Co by o nim nie mówić. Nie zrespiło nam boosta, jeszcze 50 idealnie w bramę, nie. Dobra, z idealnego odcinka musiało się spierdzielić. Ale i tak było spoko. Spróbujmy jeszcze to jakoś nadrobić na szybko. Oła. Nie, dobra, ja daję FF, bo to co się tutaj dzieje to jest syf. No i co, ładnie sobie zrolowaliśmy, ale przynajmniej mamy wbitą dywizję czwartą, więc i tak jest do przodu. W kolejnym odcinku myślę, że już wbijemy tego Grand Championa trykę i będziemy się zbliżali do SSL-a. Myślę jeszcze, żeby wrzucić film z ranketów 2x2, ale to też już jak będę miał raczej SSL-a albo mecze o nie. Dajcie znać, jakie filmy w ogóle byście chcieli zobaczyć w najbliższym czasie. No i co, przypominam o zostawieniu suba, lajka i elo.